Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Wierzy Pan w cuda, Panie Prezydencie? Dlaczego? To D pytanie? Tak sobie myślę, jakim cudem Ruda Śląska miałaby odzyskać od Katowic tak, ile to z 10 milionów złotych podatku po przekształceniu kompanii węglowej w polską grupę górniczą? Panie redaktorze, tu nie chodzi o cuda, tu chodzi o pewne fakty i o pewną sprawiedliwość. Skoro dokonano transakcji sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa, mam tutaj na myśli kompanię węglową, no to część pieniędzy z tej transakcji z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych powinna trafić do rudy śląskiej, do rybnika, do rydółtów i do pozostałych. Gmin. Przypomnijmy krótko o, się... o, o, o czym czego przedmiotem jest, jest ten spór. Spór dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych, który został pobrany przez sprzedaży kompanii węglowej do polskiej grupy górniczej. W pierwszych dokumentach przy tej transakcji, jakimi się posługiwano, cały czas mówiono o zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa, a więc o sprzedaży zorganizowanych części kompanii węglowej. Nagle w niespodziewanie w akcie materialnym nie mówi się już o sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa, tylko o sprzedaży całego przedsiębiorstwa. Różnica minimalna ale kolosalna, jeżeli chodzi o podatek, bo w tej sytuacji ten podatek w całości trafił właśnie do Katowic. My stoimy na stanowisku, że nie sprzedano całego przedsiębiorstwa, bo chcę zwrócić pana i Państwa uwagę na to, że po tej transakcji wciąż kompania węglowa pozostała na rynku. Część tej dużej spółki funkcjonowała przez kilka miesięcy dalej. Mam tutaj na myśli zakład zagospodarowania mienia w Tychach, prawda? Więc sprzedano tak naprawdę zorganizowaną. Czyli ale w umowie, pani prezydencie była, y, 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 zostało to zapisane y, jednak ostatecznie inaczej, więc może pretensje do, do ustawodawcy, nie wiem, do, jest taki podatek, taka umowa. Y, możemy sobie wyobrazić firmę, która działa na Śląsku, ale jest zarejestrowana w Warszawie w przypadku sprzedaży, po prostu no, też nie będziemy się dziwić, dokąd trafi. Podatek z tego tytułu. Panie redaktorze, przyzna pan, że ani ja, ani pan nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć definitywnie, bo nie jesteśmy prawnikami. Czyli to jest krzyk o sprawiedliwość trochę tak. z waszej strony. My wchodzimy na drogę sądową, bo chcemy raz definitywnie ten spór czy ten problem rozstrzygnąć. Dlaczego? Dlatego, że mówimy o dużych pieniądzach. W przypadku Rudy Śląskiej to jest prawie 10 milionów złotych, a chcę tylko panu przypomnieć, że za tę kwotę wybudowaliśmy nowoczesny stadion lekkoatletyczny, więc to są naprawdę niemałe pieniądze. Po drugie. Chcemy y, uporządkować sytuację na przyszłość, żeby nie dochodziło do podobnych sytuacji. Jeżeli sąd w tej kwestii się wypowie, zapadnie w tej kwestii prawomocny wyrok, to my wtedy będziemy wiedzieli tak naprawdę, na czym stoimy. Głęboko wierzymy, że racja jest po naszej stronie. O jednej rzeczy, bo faktycznie na pierwszy rzut oka ta umowa może wyglądać niesprawiedliwie. Katowice nie miały ani jednej kopalni, która byłaby przedmiotem tutaj tej sprzedaży, prawda? Dokładnie więc... tak, ale centrala spółki była w Katowicach, więc uznaliśmy, kierując wezwanie o zapłatę do Katowic, że trzeba też Katowice wziąć pod uwagę. Wzięliśmy wskaźnik zatrudnienia w poszczególnych częściach kompanii węglowej i w ten sposób uznaliśmy, że część tego podatku, 880 tysięcy, należy się Katowicom. 44, 40, 45 40, prawie milionów. Dokładnie no, tak. Prezydent Katow... no, no dobrze, załóżmy, że Macie rację i prezydent Marcin Krupa dzisiaj bije się w pierś, przyznaje, że to niegodny zysk i chce podzielić się z wami wszystkimi. To w jaki sposób? Darowiznę wam wypisze? Panie redaktorze, to nie chodzi o to, żeby prezydent Katowic bił się w pierś czy przepraszał. Nam chodzi o to, żebyśmy tę sprawę, żeby tę sprawę wyjaśnić. Myślę, że to leży też w interesie prezydenta Katowic. Bo... Ale jego, jego straszycie sądem, prawda? No Katowice straszycie nie mamy innego sądem. wyjścia, bo taka jest procedura, takie jest prawo. To jakiego prawo? rozwiązania od niego oczekujecie w tej chwili? Na tym etapie przedsądowym jeszcze. Wiemy, że sprawa trafi do sądu, a więc jesteśmy przekonani, że prezydent Katowic nie odpowie na nasze wezwanie. Ale jeżeli by odpowiedział, to jak, jakie rozwiązanie was usatysfakcjonuje? No takie, że usiądziemy do stołu i jednak porozmawiamy. Czyli darowiznę. Tym, darowizną odda pieniądze ósemce gmin. Jeżeli chodzi o formę oddania tych pieniędzy, myślę, Znaleźliby skuteczne rozwiązanie. Jest, tak, jest takowe? Nie, panie redaktorze, my jesteśmy przekonani, że sprawa trafi do sądu i myślę, że Katowice też będą chciały takiego rozwiązania, bo wyroki sądowe, sądów administracyjnych dla samorządów są wiążące, one są jednoznaczne, więc sprawa musi trafić do sądu i być rozstrzygnięta w sądzie. Wtedy też prezydent Katowic, jeżeli będzie musiał nam oddać te pieniądze, to będzie miał mandat do tego, żeby nam Wtedy, te pieniądze tak. oddać. Dzisiaj może się narazić na zarzut, że na przykład. No, Właśnie. uszczuplił dochody Katowic, więc nie mamy złudzeń co do tego, że sprawa trafi do sądu i myślę, że też leży to w interesie prezydenta Katowic, Prezydent Katowic żeby Katowic sąd mówi, w tej sprawie się wypowiedzi. Mówi dzisiaj, że tych pieniędzy nie odda, bo ich po prostu nie ma, bo wydał je na mieszkańców Katowic, ale, ale i pana, i mnie. Dla mnie? Nie, no, mieszkańców metropolii, sensie. mieszkańców metropolii. Panie redaktorze, no, budżety miast działają według określonych reguł, według określonych przepisów, więc mamy świadomość tego, że te pieniądze zostały wydane, ale też się nie oszukujmy. Katowice nie są biednym miastem. Budżet Kacowic jest wielokrotnie większy od budżetu rudy śląskiej, a nawet wszystkich naszych miast za wyjątkiem może Gliwicy, więc tutaj nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby kogoś złupić czy kogoś oskubać z pieniędzy. Tu chodzi o zwykłą sprawiedliwość. No tak, my się czujemy może nie oskubanie, ale Poszukani, nas sporych pieniędzy i naszym obowiązkiem jest o te pieniądze walczyć. Jeżeli się okaże, że nie mieliśmy racji, ok, przyjmiemy to z pokorą, ale musimy w tej sprawie mieć pełną jasność, czyli musimy mieć prawomocny wyrok. Panie prezydencie, dlaczego y, Pańskim zdaniem tak skonstruowano tę umowę, premiując niejako Katowice? Panie redaktorze, to pytanie trzeba by było zadać tym, którzy tę umowę konstruowali. Ja w, cuda nie w, w cuda pan nie wierzy, a, a w przypadki? Chciałbym uniknąć spekulacji, powiem panu szczerze, dlatego że e, mógłbym się narazić na różnego rodzaju zarzuty, ale też mógłbym się pomylić. E, nie zakładam tutaj jakiejś złej woli czy świadomego działania. Może w tym ferworze, w tym tempie pracy, e, w jakich dochodziło do tej transakcji, może gdzieś komuś coś umknęło. Zakładam tutaj zupełny przypadek. Kiedy ten proces w takim razie? Kiedy ta wojna sądowa z Katowicami? No, trudno tutaj jeszcze nakreślić e, harmonogram. No, poczekamy, musimy odczekać chwilę na odpowiedź. Musimy poczekać na odpowiedź Katowic. No, a potem będziemy, e, jeżeli ona będzie negatywna, to będziemy formułować pozew sądowy. To trochę potrwa, ale my jesteśmy cierpliwi. E, powtarzam, tu chodzi tak naprawdę o sprawiedliwość, o pewne zasady na przyszłość, bo do takich transakcji w przyszłości będzie dochodzić. I chodzi o to, żeby. E, ktoś nie wpadł na podobny pomysł. Były czytelne zasady. Dziękuję Dokładnie. bardzo. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Zapraszamy e, Państwa na e, internetową dogrywkę z pytaniami również internautów. Naszym gościem był Krzysztof Meier, wiceprezydent Rudy Śląskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia.